Pozdrawiam Was dzisiaj, w ten pierwszy słoneczny dzień po kilku dniach deszczowych. Chciałem się pochwalić tym, że mój ojciec, drukarz Skrosna i entuzjasta starodruków i starych zielników, wydał zielnik Marcina Siennika, herbasz. Właściwie jest to pierwszy tom dopiero wydany, bo podzieliliśmy zielnik na trzy części, dlatego, żeby trochę łatwiej się chwytało i czytało ten zielnik. Także wydaliśmy właśnie pierwszą część, druga i trzecia jest w przygotowaniu, ukaże się niedługo. Jest to jeden z najstarszych polskich zielników z XVI wieku, z 1568 roku. Zielnik ten, reprint tego zielnika został wydany niedawno przez inną firmę, natomiast myśmy chcieli wydać ten zielnik, podobnie jak Syreniusza, czcionką współczesną. A więc zielnik został przepisany i zamiast czcionki gotyckiej, która jest nie do przebrnięcia dla większości osób, umieściliśmy normalnie czcionkę taką stosowaną współcześnie, zachowując zupełnie układ rycin i tekstów i stron w tym zielniku. Ta polszczyzna z XVI wieku wcale nie jest taka trudna i można się tutaj doczytać wielu rzeczy. Wiele też nazw roślin jest podobnych lub takich samych. Na przykład tu mamy polej, czyli mięta, polej, pulegium, to można łatwo dojść. Tu co prawda mamy kurza, noga albo tłustosz, ale już nazwa łacińska portulaka no, sugeruje, że jest to portulaka. Piwonia nie trzeba tutaj dużo mówić. Na przykład tu mamy ostrutium, obecnie pełcedanum ostrutium. Także bardzo wiele roślin można nazwy odczytać. Czarnuszka jako czarnucha, nigella, nazwa łacińska się nie zmieniła, morwa dalej morwa. Oczywiście w tych nazwach łacińskich Czasem zdarzają się przekręcenia, które zachowaliśmy, czyli zachowaliśmy zupełnie te przekręcenia. W pisowni usunęliśmy A z akcentem, które też się źle czyta współcześnie i po prostu tam, gdzie było A z akcentem, dawaliśmy samo A. Zachowaliśmy te takie slasze, które odpowiadają przecinkom albo jakimś takim dłuższym pauzą przy czytaniu. Także to zostało zachowane. Czasem można też odgadnąć roślinę po wyglądzie. Choć właściwie tutaj na przykład krwawnik, no to jest dalej krwawnikiem, millefolium, teraz jest achilla, millefolium, rycina też taka typowo krwawnikowa. Zdarzają się też w tych tekstach skróty, na przykład zamiast um albo om jest u z kreską poziomą nad u albo o i wtedy wydłużaliśmy to już w pełne... W pełne brzmienie słowa, głównie chodziło o słowa łacińskie. Dorobiliśmy też indeksy do pierwszego tomu, także można wszystkie rośliny tutaj znaleźć, wyszukać, gdzie są. O samym Marcinie Sienniku wiemy niewiele. Urodził się przypuszczalnie w okolicach Krakowa lub w samym Krakowie, zmarł przypuszczalnie w 1588 roku. Był m.in. Ga ławnikiem Garbar. Jest także bardzo mocna, mocne przypuszczenie, że siennik urodził się pod niemieckim imieniem, nazwiskiem Merten Heufreher. No i był Niemcem, a dopiero potem właśnie spolszczono jego, jego imię i nazwisko. A w każdym razie, na tyle mało wiadomo, że tego w tej chwili nie rozstrzygniemy. Mówiąc o. O tym zielniku. No, gratuluję mojemu ojcu. Bardzo się cieszę, że miał na tyle wytrwałości, żeby zorganizować wydanie siennika. Bardzo też dziękuję pani Aldonie Ladzińskiej, naszej pracownicy technicznej byłej w zakładzie, która przepisała pierwszą wersję zielnika. Potem to jeszcze tutaj poprawialiśmy, nanosiliśmy, układaliśmy. W każdym razie, fajnie wyszło pięknie. Bardzo się cieszę, sam się rozczytuję, wącham ten tom i zachęcam wszystkich do no, nabycia tego tomu i wsparcia tej inicjatywy. Kilka lat temu wydaliśmy zielnik Syreniusza, też podzielony na tomy i właściwie była to inwestycja bardziej taka pro publico bono, bo, bo on się dopiero teraz po wielu latach zaczyna, zaczyna zwracać. Natomiast cieszy mnie, że te stare zielniki będą wchodzić pod strzechy, czyli nie są tylko czytane przez specjalistów, ale właśnie są powszechnie dostępne. Tym bardziej oczywiście, że też biblioteki cyfrowe mają właśnie te wersje, no niestety czcionką gotycką, bardzo ciężko czyta, czyt, czytalne. Natomiast w tej wersji to można po prostu otworzyć i sobie czytać. Fajnie. Otwieramy i czytamy. Jaskier, jak współcześnie. Jaskier ma moc zapalającą, a bowiem jest ciepły i suchy w trzecim stopniu, a na więcej, gdy jeszcze zielony, jest bardzo mocny w gorącości swej, ale uwiędły już mocy mało, albo nic nie ma. Platearius mówi, jaskier w moździerzu stłuczony, gdy będzie na gołe ciało przyłożąc, zrani ono miejsce a prawie swoją gorącością przepali skorę, kiedy przez noc z miejsca nie będzie odjęt. A tak, gdyby miał wrzod zebrany, a nie chciał go przekło przekłoć żelazem, tedy tego jaskieru przyłoż nań, przymieszawszy k niemu trochę oliwy. Takież i na wrzod... Z możesz tego jaskru przyłożyć z oliwą, zmiesaw, zmieszawszy. Też, gdy jaskier będzie wrożany, olejek włożony, tchedy kolikę uśmierza i członkowy bol, który artretika zowiemy. Też kamień z człowieka wypądza, gdy wodą, w której by jaskier wrzał, przez kristerę do jelit wlejesz. Także te opisy są krótkie, ale właśnie czasem zawierają bardzo ciekawe porady. Jak większość starych autorów, dziennik źle się wyrażał o grzybach. Galenusz spisze grzyby być zimnego, a wilgotnego przyrodzenia a dlatego są bliskie we złości jadowitym rzeczom, a bowiem mają w sobie zagniłość przyrodzoną. Też Galenus mówi w księgach o karmiach, o grzybach, iż są godne ku jedzeniu. Jedno, kto ich wiele, a często jada, mnoży w sobie krew złą, z której w niemoc ciężką przychodzi, zwłaszcza iż między grzyby są rodzaje ich rozmaite. Gdzie widział jednego człowieka, który po jedzeniu grzybów wpadł w dychawicę wielką i kurczenie i wądlenie z boleścią ustek żołądkowych. A tak dla porównania wygląda czcionka oryginalna. Popatrzcie, że no dla przeciętnej osoby, na przykład takie S jest nieczytelne, często też ciężko odróżnić T od K i po prostu no dużo łatwiej czyta się, czyta się taki zielnik czcionką współczesną. Zielnik można zamówić na stronie Krośnieńskiej oficyny wydawniczej. Podaję adres strony www.kow.net. Kropka PL